Kolejka przy kasie i to w dodatku taki, w której sprzedaje się bilety na spektakl teatralny, to już dzisiaj rzadkość. Tłum we foyer i niemal komplet na widowni. To widok, który ucieszy każdego dyrektora placówki, a zwłaszcza aktorów, którzy nie grają do pustej widowni. Stosunkowo często biorę udział w różnych przedsięwzięciach kulturalnych, tych znanych i uznanych, ale także takich jak to, w którym występują aktorzy amatorzy z teatru Tarabum, które działa przy Rybnickim Centrum Kultury pod kierunkiem Izabeli Karwot. Przy czym słowa amator użyłem w znaczeniu miłośnik, pasjonat, zapaleniec. Izabela Karwot, instruktor i reżyser teatralny, od wielu lat w sposób niestrudzony potrafi zaszczepić wśród swoich podopiecznych zamiłowanie do teatru. W każdym z nas jest podobno odrobina teatru, a ona potrafi to wykorzystać, proponując zarówno aktorom, jak i publiczności kolejne spektakle teatralne. Przed premierą na scenie Rybnickiego Centrum Kultury odbywały się intensywne próby do spektaklu Post czy Karnawał. Pretekstem do stworzenia tego spektaklu stały się teksty Jacka Kaczmarskiego. Jakby z tekstów, ogromu tekstów, które wzięliśmy na warsztat, narodził się nam temat spektaklu Post czy Karnawał. Akcja rozgrywa się na podwórku przy Trzepaku, w miejscu, przez które przeszła większość z nas. Tam tworzą się przyjaźnie wokół Trzepaka, czy jak kto woli klopsztangi. Koncentruje się życie młodych ludzi, którzy często w rówieśniczym gronie dokonują swoistych wyborów, które decydują o ich dalszym życiu. Tam mówią o swoich niepowodzeniach, ale i sukcesach, snują marzenia. Tytuł spektaklu Post czy Karnawał to tylko pretekst, który podnosi problem czy konieczność dokonywania wyborów. W rozmowie ze mną podczas próby reżyser spektaklu podkreślała: wszystkie słowa, wszystko co tu pada, to jest nasze po prostu. To jest wspólna praca ich, moja, to jest wspólna wymiana energii. To jest niesamowite, że oni budują sceny, budują etiudy i potem to montujemy, łączymy. To jest niesamowite. Budujemy właśnie, zależy nam na budowaniu autorskich spektakli, bo to jest ważne, że nie opieramy się na czyimś tekście, tylko mamy... Inspirujecie co najwyżej, tak? Tak, no, inspirujemy się, ale nie mamy gotowca, który przerabiamy, tylko mamy coś swojego, coś naszego i później z tym jedziemy dalej, żeby się dzielić na festiwalach tym, co my zrobiliśmy. Zespół lubi jeździć po Polsce, spotykać się z innymi zespołami, lubi być na festiwalach, bo to niesamowicie łączy nie tylko grupę teatralną, ale łączy taki świat teatralny. Oni przyjaźnią się z różnymi teatrami, już są rozpoznawalni w Polsce, więc bo ostatni okres był ich dla nich bardzo obfity, wygrali wszystkie festiwale, na których byli. No i w tym roku może któryś nam się również uda zawojować. Będziemy trzymać kciuki. Reżyseria Izabela Karwot, zespół Tarabum, scenariusz, zespół, scenografia Agnieszka Kaczyńska, Bartłomiej Dzierżęga, reżyseria światła Tomasz Poremski, muzyka Jarosław Hania.